Dzień dobry Państwu, minęła 12. Zapraszam na program Prosto z Parkietu. Dziś przegląd rynków. Moim i Państwa gościem jest Sobiesław Kozłowski, szef Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego w Noble Securities. Cześć Sobek. Cześć. Tradycyjnie się spotykamy raz w miesiącu, omawiamy tym razem 9 wykresów, które nam pokażą mniej więcej, jak wygląda bieżąca sytuacja i co wynika z tego, co się aktualnie dzieje. Zacznijmy od otoczenia rynkowego, konkretnie od Wall Street, bo tam sporo się działo, zwłaszcza kiedy my odpoczywaliśmy. To tak, S&P chyba zdaje się w tej przerwie świątecznej naruszył granicę Bessy, tą 20%, bo tam mocno spadał. Trwa spór między Powellem i Trumpem o to, czy być bardziej jastrzębim, czy gołębim. Wczoraj mocno Apple spadał, chyba 10% zdaje się, co też niepokoi wszystkich. Powiedz, jak ty się zapatrujesz na Wall Street? Bo to był taki ostatni bastion byków, tak naprawdę, w tamtym roku przynajmniej. I czy to jest korekta? My się wybronimy z tej korekty? I jakie widzisz perspektywy przed amerykańskim rynkiem? W ujęciu globalnym S&P jest rynkiem bazowym, także tutaj warto na niego na pewno patrzeć i tak zastanawiając się, jakie mam podejście do tego indeksu na ten moment, to ja bym zwrócił uwagę, że były takie, powiedzmy, 4 sytuacje od 2009 roku, gdzie linia trendu wzrostowego była przełamywana i po niej było mocne cofnięcie blisko 20% albo i mocniej. Test tego dołka w ramach tego cofnięcia, no i później wejście na wyższe poziomy. To był 2010, 2011, 2015, długi okres. No i właśnie teraz można powiedzieć, że to cofnięcie zatrzymało się mniej więcej na pierwszym zniesieniu Fibonacciego 23,6%. Co to oznacza? To w tym sensie już mamy trzy przykłady oprócz aktualnego. Trzy przykłady, że takie cofnięcia powodowały, że rynek potrzebował trochę czasu, żeby oswoić się z aktualnymi poziomami i później akurat w tych trzech przypadkach wchodził na wyższe poziomy, ale to jest oczywiście niepewne. To, co wydaje się wysoce prawdopodobne, to ponowny test dołka, przynajmniej w ostatnim dziesięcioleciu w trzech sytuacjach test tego dołka miał miejsce. I patrząc z innej strony, póki nie mamy krzywej rentowności, słusznie czy nie, wydaje się, że i sentyment inwestorów jest na historycznie niskim poziomie, no to wydaje się, że to chyba nie środowisko do mocniejszego, trwalszego zejścia, ale często jest tak, że zaczyna się jak nigdy, kończy jak zawsze, także no, zobaczymy. Póki co wydaje mi się, że jest spora szansa na przejście w trend boczny. No i na bieżąco trzeba będzie analizować sytuację. Jest kilka czynników, które straszą inwestorów. W jakimś stopniu one są w cenach, patrząc po takim mocnym cofnięciu, po takim historycznie słabym grudniu. No, ale styczeń jest specyficzny w ujęciu takim statystycznym. Kilka tematów jest do wyjaśnienia, także zobaczymy, jak one zostaną rozwiązane i czy to wpłynie pozytywnie czy negatywnie na rynek. Okay. Czyli dla S&P raczej spodziewałby się trendu bocznego, ale historycznie patrząc, bardzo możliwy jest retest tego grudniowego dołka. Tak, można by podsumować ten. To chyba najpierw bym zaakcentował, że retest dołka jest wysoce prawdopodobny. A czy wyjdziemy na wyższe poziomy, no to na to odpowiedź pewnie będzie raczej w kwartałach niż w miesiącach. Jasne. Przejdźmy jeszcze a propos otoczenia, zobaczmy, co się dzieje na MSCI Emerging Markets, czyli na rynkach schodzących. Tutaj ciekawą rzecz zaznaczyłeś, że ten indeks wrócił do linii trendu spadkowego, czyli zrobiłby taki klasyczny retest. I teraz powiedz mi, jakie argumenty twoim zdaniem, bo tak, skoro ta zielona strzałka jest dłuższa niż ta czerwona, to sugerujesz, że jednak będzie odbicie i zanegowanie tego trendu z ubiegłego roku? Generalnie ujęcie jest wieloletnie, to znaczy od 2007-2008 roku, czyli powiedzmy 12 lat, tak z grubsza. Trójkąt 12-letni to ma sporą, wydaje się, że siłę. No i po 1, 2, 3, po trzech próbach, czwarta próba wybicia się górą udana, skarcona w 2018 roku.
No i aktualnie wydaje się, że te rynki wschodzące próbują przełamać ten trend spadkowy. Przy czym, co jest chyba tak, dłuższe formacje mają większą siłę, czyli wybicie się z tego trójkąta ma większą siłę, czy większe znaczenie. A ten trend spadkowy no, trwał rok w porównaniu do 12 lat historii, no to ma mniejsze znaczenie. Summa summarum, to co chcę powiedzieć, to rzeczywiście wydaje mi się, czy na ten moment bym akcentował, że większe szanse są na obronę tego wybicia i wejście na wyższe poziomy, no ale też jest ryzyko, że wybicie nastąpi na trochę niższych poziomach. Być może za miesiąc, być może za dwa, być może za trzy, to czas pokaże. Summa summarum, w ujęciu takim długoterminowym, no to większe szanse bym obstawiał na jednak obronę tego wybicia i wejście na wyższe poziomy. Mhm. Wiemy, że dla rynków wschodzących bardzo ważny jest dolar, więc rzućmy okiem na indeks dolarowy DXY. Rozumiem, że rynki wschodzące, ten twój scenariusz mógłby się spełnić raczej w warunkach słabego dolara. To nigdy nie jest na 100% i są. Ale książkowo chyba tak to było. I są okresy właśnie odmiennego zachowania, ale wydaje się, że co do zasady słabszy dolar sprzyja rynkom wschodzącym, silniejszy dolar to jest czynnik niesprzyjający, czy też podaży, jeżeli chodzi o rynki wschodzące. I co tutaj akcentuje, to z jednej strony właśnie 2018 rok i rosnący w siłę dolar DXY w ujęciu globalnym, a z drugiej strony póki co taki kanał spadkowy, który jednak pokazuje, że no ten dolar zaczyna słabnąć, nie ma siły z pokonania tych swoich poprzednich maksimów na przykład. No i to jest wykres gdzieś z godziny 9.30 i widać, że tutaj istotne poziomy zaczynają być przełamywane, co ma znaczenie, bo dzisiaj jest piątek i ta piątkowa sesja to w ujęciu tygodniowym świeczka to może być istotna. Na co zwrócić uwagę, to strona podażowa ma coraz mniej czasu, w tym sensie, że stochastik już jest w rejonie wyprzedania, także pytanie, czy uda się zejść na niższe poziomy, ale reasumując, mówiąc bardziej po ludzku, słabszy dolar, czy zachowanie dolara jest kluczem do zachowania rynków wschodzących i do zachowania WIG-u 20. I jeżeli ten scenariusz by się potwierdził, czy słabszy dolar, no to będzie to istotne, czy bardzo duże przybliżenie do zachowania rynków wschodzących i WIG-u 20. Okej, okay. To tutaj byśmy skończyli, jeśli chodzi o otoczenie, natomiast teraz przejdziemy sobie do polskiego rynku akcji. Zacznijmy od WIG-u 20. W dolarach. No mamy ostatnio, to co widać na tym ostatnim fragmencie wykresu, mocny trend spadkowy z tej pierwszego półrocza 2018 roku i teraz, tak jak tutaj sugerujesz, przejście w trend boczny, czyli takie równoważenie sił, budowanie bazy pod odbicie, czy budowanie bazy pod kontynuację bez? To, co bym też zaakcentował w ujęciu długoterminowym, to od wykresu 2011 roku i w 2017 przebicie tego, powiedzmy, tej linii trendu spadkowego, mocne cofnięcie, przy czym dalej rynek nie zszedł poniżej tej linii, czyli sygnał wybicia jest, wydaje się, utrzymany. No i coś wydaje się na ten moment, taki trend boczny lekko spadkowy, ale na wyższym poziomie niż dotychczasowy, czy trwający od 2011 roku ten trend spadkowy. To, co jest istotne, no to jest WIG 20 w dolarze. Tutaj jest trend spadkowy, WIG 20 w dolarze, czyli ujęcie, czy spojrzenie inwestorów zagranicznych, co jest o tyle istotne, że ostatnio poznaliśmy dane, że odnośnie udziału w obrotach, to 3 na 5 największych brokerów to jest brokerów zdalnych, czyli działających z zagranicy. No i w 2018 roku udział zagranicy był powyżej 56%, 56% albo i więcej. Także punkt widzenia inwestorów zagranicznych wydaje mi się, że jest kluczowy, przynajmniej jeżeli chodzi o WIG 20 w dolarze. No i póki co mamy katarzis, zbieranie siły. No pytanie, czy ktoś patrzy bardziej fundamentalnie, czy bardziej technicznie. Generalnie widać jakieś wahania,
ale na generalnie brak determinacji do tego, żeby zejść na niższe poziomy, co w wymagającym otoczeniu, na przykład jak mocny spadek S&P, wydaje się, że już jest takim co najmniej wstępnym sygnałem relatywnej siły. To skoro o tej relatywnej sile mowa, to rzućmy okiem na kolejny wykres, na którym porównałeś właśnie WIG20 do S&P, bo o ile to zawsze było właśnie tak, że ten amerykański indeks był o wiele silniejszy od naszego, to teraz ta tendencja się ewidentnie odwróciła. Chociaż to jest krótkoterminowa tendencja, ale powiedz mi, czy to jest twoim zdaniem jakaś oznaka przesilenia, co wskazywałoby może na to, że z tego trendu bocznego, który widzieliśmy wcześniej na WIG20, moglibyśmy się wybić górą? Czy jestem zbyt optymistyczny? Tego do końca nie wiem, ale co widzę, wykres od 2006 roku, tendencja spadkowa czy słabości od mniej więcej 2011 roku, to co widać, to po pierwsze została ta linia trendu czy słabości przełamana. Wydaje mi się, że kluczowym potwierdzeniem, że mamy taką zmianę dekadową już na 100% czy w dużym prawdopodobieństwem, no to będzie pokonanie mniej więcej poziomu 1.04, czyli WIG20 będzie zachowało się lepiej niż S&P, wyjdzie ponad ten poziom. To byłoby drugie potwierdzenie, w tym sensie najpierw przełamanie, a później wyjście ponad lokalne maksimum. Czy tak będzie? No, trudno na ten moment przesądzić, przy czym patrząc po słabości S&P i powiedzmy trendzie bocznym czy niespadkowym na WIG-u 20, wydaje się, że... I słabnącym dolarze, też patrząc po nim. Tak, wydaje się, że... inicjatywa jest po stronie ciężko powiedzieć popytowej, bo rynek powiedzmy stoi w miejscu, tam trochę do góry, trochę w dół, no ale generalnie inicjatywa strony podażowej zmniejszyła się, czy by strona podażowa oddała pałeczkę, patrząc po zachowaniu WIG-u 20, albo strona podażowa przejęła rynek, jeżeli chodzi o S&P. Suma summarum, większe szanse na ten moment widzę, że na próbę kontynuacji tej relatywnej siły, ale potwierdzenie będzie przybicie poziomu 1.04. To będziemy na niego patrzeć i za miesiąc pewnie to zweryfikujemy, jak spotkamy się ponownie. Spójrzmy teraz na WIG w ujęciu takim bardzo długoterminowym, bo to też ciekawą rzecz zwracasz uwagę, która się też w jakiś ładny sposób spina z całą tą, z tym scenariuszem, który nam się tutaj kreśli. A więc test długoterminowej linii trendu wzrostowego, co sugerowałoby, że moglibyśmy mieć odbicie takie jak chociażby to z 2015 roku. Czy tak, czy nie? To jest perspektywa inwestorów krajowych. Tam mieliśmy perspektywę inwestorów zagranicznych, tutaj perspektywa inwestorów krajowych i rzeczywiście WIG wydaje się, że znalazł w takim ujęciu dwuletnim czy rocznym w takim kluczowym momencie, no i albo w jedną, albo w drugą stronę pewnie wybicie z tego trójkąta na taki kierunek na najbliższe miesiące, tak się wydaje. Przy czym to tutaj to jest perspektywa inwestorów krajowych i też zwróciłbym uwagę, że to jest WIG. W tym sensie, że patrząc na indeks nieważony, w tym sensie, że każda spółka ma taką samą wagę, to... To tam wygląda zupełnie odwrotnie. Bo tam jest sytuacja zbliżona do SWIG-u, tak. Niestety czy stety. I to negatywna informacja taka, że spadamy bodajże 19 czy 20 miesiąc z rzędu. To jest negatywna informacja, czy to mówi o historii. Ale z drugiej strony ktoś, kto patrzy trochę kontrariańsko, może powiedzieć, że historycznie korekty kończyły się mniej więcej po 20-21 miesiącach, czyli patrząc co do czasu, wydaje się, że ta korekta czy spadki na indeksie nieważonym są mocno czy bardzo mocno zaawansowane. Oczywiście zawsze jest pytanie, czy tym razem będzie inaczej. Zazwyczaj nie jest inaczej, ale niepewność jest spora, także tutaj daję pod rozwagę różne perspektywy i staram się akcentować moje subiektywne podejście. To mówisz o tym, że siła podaży się wyczerpuje, to zobaczmy sobie, to potwierdzeniem tego jest chyba wskaźnik cena do wartości księgowej, na który za każdym razem zwracasz tutaj uwagę. Tutaj mamy trochę inne ujęcie, nie to słupkowe, tylko bardziej wykresowe, długoterminowe, które pokazuje ewidentnie, że w tych ostatnich latach, dwóch latach, ten wskaźnik spadł i zbliża się do tego dołka z 2009 roku, czyli dołka tej ostatniej bardzo, bardzo silnej Bessy.
to sugerowałoby, że to zbliża się czas kupowania. Ten wykres u mnie w pracy czy wśród inwestorów wzbudza sporo dyskusji, w tym sensie, że rzeczywiście na mnożnikach i takich w ujęciu długoterminowym, no to rzeczywiście wydaje się, że cenowo, czy wycenowo poziomy są atrakcyjne. Przy czym część inwestorów, czy inwestorzy mają słabość, żeby kupić relatywnie blisko dołka. A takie ujęcie niestety mówi, że wydaje się, że wyceny są niskie, ale nie mówi, czy dołek już był, czy będzie. Także kompromisem jest chyba powiedzenie, że wyceny są niskie i w ujęciu dekadowym wydaje się, że to jest szansa i taki racjonalnie przygotowany inwestor wydaje się, że powinien próbować akumulować mniej więcej właśnie w poziomach takich, gdzie cena do wartości księgowej PPV jest na niskich poziomach, rozłożyć te zakupy w czasie, przy czym trudnością jest psychika i zaakceptowanie ryzyka obsunięcia kapitału do momentu osiągnięcia dołka i wejścia później na wyższe poziomy, no ale to jest wymaganie. Z drugiej strony wyzwaniem jest to, że w 2018 roku dynamika PKB była 5% i w takim okresie zazwyczaj spółki poprawiają wyniki, czy ustanawiają swoje historyczne poziomy, jeżeli chodzi o wyceny, a my mieliśmy, nawet nie wiem jak to ładnie ująć, w tym sensie no, od lutego spadki, można powiedzieć, na większości indeksów. Trochę WIG20 próbował momentami się bronić. No i teraz wydaje mi się, że tu kolega mi sugerował, że mieliśmy w 2018 roku bestę płynnościową, w tym sensie, że wyzwania jednej spółki wierzytelnościowej i podaż ze strony funduszy akcyjnych, głównie akcyjnych, spowodowała, że te wyceny mamy często na cenę do zysku, często jednocyfrową. I ta bestia płynnościowa uprzedziła bestię fundamentalną, czyli tą, która prawdopodobnie czy teoretycznie by się wydarzyła teraz, ponieważ wyniki pewnie te w 2019 PKB, dynamika PKB będzie niższa niż w 2018. Jest presja kosztowa wynagrodzenia, surowce, PMI poniżej 50 punktów, przy czym on dotyczy przedsiębiorstw. 30% PKB one tworzą. Także wydaje się, że wyzwanie płynnościowe z 2018 roku sprowadziło wyceny na historycznie niskie poziomy. Być może zejdziemy niżej, no czas pokaże. Ale z drugiej strony symptomem takim pozytywnym jest właśnie ta relatywna siła do S&P, bo z jednym z argumentów, z którym oczywiście było mi trudno dyskutować, było to, że jeżeli Fed będzie zasysał pieniądze, czy wycofywał płynność z rynku, to u nas będzie gorzej. No i póki co to twierdzenie, czy ta teza, czy hipoteza nie sprawdza się. Ponieważ u nas czynniki lokalne spowodowały, czy wyssały płynność z rynków akcyjnych w 2018 roku. Być może my, czy inwestorzy, najgorsze chwile przeżyli w zeszłym roku. Przy czym wyniki za czwarty kwartał, czy pierwszy kwartał 2019, czy drugi kwartał 19 mogą być pod presją właśnie wynagrodzeń surowców, ale jeżeli pojawi się płynność, no to możemy mieć zaskoczenie. No, dodam tylko tutaj, że tu nie chodzi mi o to, czy teraz jest dobry moment na to, żeby wszystkie pieniądze wrzucić w portfel akcji polskich spółek, bo wiadomo, że takiego momentu się nigdy nie wyłapie, prawda? Tylko bardziej chodzi mi o to, że skoro jest tanio według wskaźników fundamentalnych, to jest to pewna sugestia, że można już te zakupy jakoś rozłożyć w czasie, prawda? No przecież akumulacja akcji raczej nie podchodzi się do tego tak, że kupujemy za jednym zamachem wszystko, raczej to rozkładamy, patrząc na to, jak się zmieniają te wyceny i tak dalej, i tak dalej. A to tak tylko na marginesie. Kolejny wykres. To jest coś, czego wcześniej nie zwracałeś uwagę, czyli wezwania kontra debiuty. Tych wezwań w zeszłym roku było dużo. Tak tu wynika z tego, że około 30, a IPO poniżej 8. Tak się zastanawiam, czy sugerujesz przez to, że na przykład będzie więcej gotówki na rynku i się rozłoży na resztę spółek i to też będzie wspierać wzrosty? Czy to jest zbyt naiwna interpretacja? Wydaje mi się, że
inwestorzy strategiczni, czy branżowi, czy akcjonariusze, czy większościowi, generalnie umieją liczyć pieniądze. Innymi słowy, jeżeli jest długoterminowo, oni znają się na branży zazwyczaj, to jeżeli jest tanio, no to skupują z rynku, czyli wzrost, czy duża liczba wezwań. A jest tanio w ujęciu, powiedzmy, no tu wykres jest 17-letni, 18-letni, no to w ich perspektywy, jak jest tanio, no to wtedy skupujemy, wycofujemy spółki z giełdy albo zwiększamy zaangażowanie. I jeżeli jest tanio, no to nie opłaca się debiutować czy wchodzić na rynek, no bo relatywnie niską kwotę czy niską wycenę, na niską cenę możemy liczyć. Co do zasady, są branże, które tutaj się, powiedzmy, ta zasada przejściowo może się nie trzymać. Suma summarum, to co chciałbym zaakcentować, to no to jest naturalne, to jest odwieczne, czy długoterminowe chyba prawo rynku, w tym sensie jest tanio, no to lepiej kupić, a nie sprzedawać. No i akurat tu są, można powiedzieć, inwestorzy profesjonalni, którzy znają branżę, znają spółki i wydaje się, że wiedzą, co robią, także potwierdzenie może być na przykład 2007 czy 2008 rok, gdzie no, mieliśmy historyczne rekordy, jeżeli chodzi o liczbę debiutów, były wysokie mnożniki, wysokie wyceny, no to wtedy opłacało się sprzedawać. Raczej to był co do zasady wymagający okres, co do kupna, bo później być może w większości przypadków do tej pory inwestorzy mają ujemną stopę zwrotu, którzy kupowali w 2007 roku, czy na początku 2008, a niski odczyt, jeżeli chodzi o IPO, od 2001, 2003 rok, no to były momenty, kiedy wydaje się, że to był dobry moment, patrząc historycznie oczywiście, na akumulację, także ja bym zaakcentował, że raczej to jest, wydaje się, że jest taniej, to raczej szansa taka w ujęciu dekadowym po, można powiedzieć, że niemalże zmarnowanych kilkunastu latach, czy takich no, trudnych, czy bardzo wymagających dla inwestorów. Czyli czekamy na to, aż ta niebieska krzywa się troszeczkę odwróci, co byłoby takim potwierdzeniem, że jakieś to przesilenie się przynajmniej zbliża. Przy czym najpierw, zazwyczaj najpierw jest poprawa na rynku kasowym, na rynku wtórnym, że wyceny muszą trochę wzrosnąć, wtedy część... To zachęca debiutantów, żeby po prostu wchodzić i... Tak, to jest jakaś inercja, też nadzór potrzebuje trochę czasu, żeby prospekty zatwierdzić i dopiero później rynek pierwotny ożywa. Ale to tak, to tak w ujęciu takim długoterminowym ta zależność moim zdaniem dalej obowiązuje. To ostatni wykres, indeks nastrojów inwestorów indywidualnych. No, trzyma się konsekwentnie tego poziomu skrajnego pesymizmu. I no na razie już od kilku ładnych miesięcy ten kontrariański sygnał nie działa. To, co jest słuszne, to rzeczywiście on nie działa. Też słusznym argumentem jest to, że historia jest relatywnie krótka, w tym sensie, że od 2011 roku. Przy czym to ma i nie ma znaczenia, w tym sensie, że może nawet niektórzy mogą powiedzieć, że lepiej, że to ten katarzys, oczyszczenie, ten czyściec trwa dłużej, a nie mamy coś na kształt V, czy odbicia na kształt V, litery V, ponieważ to musi rzeczywiście trochę potrwać. Niestety, czy niestety te słabe ręce muszą sprzedać. I grunt pod dobre plony trzeba przygotować. I w takim ujęciu nawet ten okres takiego oczyszczenia, jak on trwa dłużej, to być może właśnie będzie bardziej trwałe odbicie. Także w takim ujęciu długoterminowym to, że ten wskaźnik utrzymuje się na niskim poziomie i póki co nie ma odbicia, no to przyjmuje i to jest rzeczywiście istotny argument, przy czym w ujęciu takim kilkuletnim, czy nawet dziesięcioletnim, no to powiedzmy pół roku czy rok okupowania niskich poziomów to relatywnie krótki okres. Także ja nie mówię, że odbijemy za tydzień czy za dwa, bo to ciężko przewidzieć. W takim ujęciu długoterminowym tak długi okres przebywania na niskim poziomie zmniejsza ryzyko, a zwiększa szanse na dodatnie stopy zwrotu, przy czym bez pewności, kiedy rzeczywiście rynek czy indeks odbije. Okej, to na koniec jeszcze krótkie podsumowanie.
bo tak summa summarum, uważasz, że mamy przygotowanie pod hossę. Oczywiście w takim, jak na to zwracasz tutaj często uwagę, w takim ujęciu dekadowym, czyli długoterminowym. Czyli jaka jest taka ogólna konkluzja? Ogólna konkluzja, że wydaje się, że w takim ujęciu powiedzmy kilkuletnim to raczej jest okres siania rozłożonego w czasie. Być może rzeczywiście jeszcze dołek lokalny przed nami, ale wydaje mi się, że ten bardzo wymagający 2018 rok, w szczególności jeżeli chodzi o średnie i małe spółki, tam gdzie dominują inwestorzy krajowi, indywidualni, no to ta bestia płynnościowa miała duży, jak nie decydujący wpływ i uprzedziła cykliczną bestię fundamentalną. Dlatego też aktualnie w WIG20 radzi sobie lepiej niż S&P, co było już takim istotnym argumentem jeszcze pod koniec roku. Wyceny są, patrząc po cenie do wartości księgowej, niskie. I może się zdarzyć, że wyniki za czwarty kwartał czy za pierwszy kwartał pokażą erozję, czy nie będą takie, jak inwestorzy oczekują, ale być może też nie będą aż takie złe. Także generalnie summa summarum wyceny są niskie, tylko teraz kwestia tego odbicia. Nie ma płynności, kiedy ona się pojawi, być może lipiec, być może trochę później w kontekście PPK na przykład. Być może niektórzy inwestorzy będą chcieli uprzedzić tą zmianę, taką wydaje się systemową, jeżeli chodzi o rynek, chociaż trudno jednoznacznie do oszacowania co do skali. No, sentyment jest niski, co generalnie w takim długoterminowym ujęciu sprzyja raczej zajmowaniu pozycji niż zmniejszaniu. No i to, co aktualnie widać i taką zmianą jest w ostatnim czasie, no to relatywne lepsze zachowanie WIG-u 20 do S&P. No i właśnie ten dolar, jeżeli rzeczywiście tendencja co do osłabiania dolara by się potwierdziła, no to był taki game changer, jeżeli chodzi o rynki wschodzące i wsparcie globalne dla WIG-u 20. Okej, to za miesiąc się spotkamy, mniej więcej za miesiąc, to będziemy trochę mądrzejsi i zweryfikujemy sobie. Zwłaszcza będzie, myślę, ciekawie wyglądać IDXY w tym kontekście, o czym teraz mówisz, i ta relatywna siła i ten poziom 1.04, jeśli dobrze pamiętam. Czy go przekroczymy, czy nie, zobaczymy, czy będziemy mieli sygnały, które potwierdzą ten scenariusz. Tyle na dziś. Bardzo dziękuję, Sobek, za przegląd rynków. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na 13 na program Rzecz o Prawie. Przypominam też, że wszystkie nagrania z Parkiet TV są dostępne na naszym kanale na YouTubie, a kolejny program na żywo już w poniedziałek punktualnie o 12. Do zobaczenia.